od samego startu. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na komisji. Plan dzisiejszej komisji będzie polegał na tym, że mamy się zająć działkami ewentualnymi na sprzedaż po to, aby wzmocnić trochę budżet naszej gminy. I proponuję taki porządek obrad. Otwarcie komisji, przedstawienie porządku obrad, oddanie głosu ewentualnym gościom. Gości spoza rady widzę nie ma. Omówienie terenu tęczy, omówienie terenu nowej. Ja mówię w skrótach, nie będę żeby ewentualni odbiorcy mogli wiedzieć, o jakich terenach mówimy, nie. Potem będę pokazywał mapki, nie mówię o znaczeniami. Omówienie Śródmieścia, pozostałe podania, które ewentualnie wpłynęły do komisji budżetowej i na końcu wnioski, uchwały komisji i zakończenie obrad. Moi drodzy, z tego względu, że Krynica Morska dzięki dobrej pracy pana burmistrza ma w tej chwili największe osiągi w Polsce w zdobywaniu środków unijnych. Nie mamy... Pan Darek, na jednego mieszkańca. Na jednego mieszkańca. Ja wiem, ale to jest akurat, mamy może w ten sposób. Potrafimy to robić jako gmina. Robimy to bardzo dobrze. Jest nowe rozdanie, kolejne środki wpływają do Krynicy i potrzebujemy pieniędzy na wkłady własne. Pieniądze na wkłady własne w tej chwili możemy zdobyć jedynie, no niestety, na tą chwilę jedynie sprzedając nasze mienie, ale sprzedając to mienie mądrze i sprzedając to mienie tylko i wyłącznie po to, żeby pomnożyć te środki. Bo jeżeli sprzedamy mienie za x złotych i x złotych złożymy do banku, a dofinansowanie będzie wynosiło 40, 30 czy 50%, to wiadomo, podwajamy wartość tych środków. Warto to robić i warto występować o wszystkie nowe środki, które występują. Tym bardziej, że jest koniec jednego okresu finansowania i wiemy, jak to wyglądało w poprzednim okresie finansowania, gdzie marszałek na koniec przychodził i mówił: moi kochani, mamy tyle i tyle pieniędzy zostało, czy ktoś ma jakiś projekt? Monika pamięta, jak na takim spotkaniu byliśmy. I się okazało, że żadna gmina nie miała ani wkładu, ani projektu własnego i tak dalej. Tutaj powinniśmy być zapobiegliwi i zawsze powinniśmy mieć na taki wypadek odłożone pieniądze na koncie. Druga rzecz, jeżeli sprzedamy tereny Tęczy, Nowej czy w Śródmieściu, o Śródmieściu to mówię o parkingu, ale to jest przyszłościowo, nie na tą chwilę, to mamy szansę, że tych pieniędzy będzie wystarczająco dużo, a druga rzecz, zaczną wpływać do nas podatki z tych gruntów, które zostaną zabudowane. Jak wszyscy radni wiedzą, wpłynęło podanie, prośba o ewentualne ponowne czy wystawienie terenu Tęczy na sprzedaż. Ja przesłałem i pani przewodnicząca przesłała wszystkim radnym, jakie są na dzień dzisiejszy warunki zabudowy na terenie Tęczy. Dla przypomnienia, wyłączę telefon, ktoś dzwoni. Dla przypomnienia zaraz to wrzucimy. To jest karta terenu usługowego 4U i UT. 4,53 hektara. Tutaj mam nadzieję, że wszyscy radni zapoznali się z tym. Nie będę omawiał punktu po punkcie tego. Mamy powierzchnię zabudowy 30%, powierzchnia biologicznie czynna 50%. Wszystko jest ok. Ale mamy pewne błędy w tym zapisie, moim zdaniem, które znowuż w wypadku, gdy ktoś kupi ten teren, wystąpi o wylesienie i wytnie nam tam wszystkie drzewa. Moim zdaniem powinniśmy w jakiś sposób pomyśleć, jak zabezpieczyć. Nie wiem, czy można to zrobić już w samym przetargu. To radczyni prawna by
mogła w warunkach przetargu, czy trzeba po prostu szybko zmieniać ewentualnie plan, żebyśmy nie mieli znowu łysej polany w centrum nad morzem w Krynicy Morskiej. Tu trzeba się naprawdę zastanowić nad tym, jak to zrobić i jak zrobić, Darek, żeby że mogę podatek... się wtrącić w tym momencie, przepraszam. Wiecie Państwo wszyscy, że lasy wydzierżawiły tereny po dawnym WDW Żuławy. Rozmawiałem ostatnio z leśniczym i pytałem się jego, żeby maksymalnie ograniczył możliwość wyłączenia z produkcji leśnej, żeby nie wycięto znowu drzewa, tak jak się wycina przy inwestycjach. Przeważnie inwestor tak sobie to kombinuje, planuje, że jak teraz, jak wyłączy z produkcji leśnej i ma decyzję na wyłączenie całej działki, to może wyciąć wszystkie drzewa. Tak? No niestety zapisy, jeżeli działka jest przeznaczona jako działka usługowa i nie ma w kartach terenu jakiegoś zapisu, który mu umożliwiałby pozostawienie, czy nakazywałby pozostawienie części zadrzewienia, to on może to zrobić, tak? I tutaj nikt mu nie zabroni, tak? Więc dlatego tutaj tak ważne jest, żeby pomyśleć, jeżeli chodzi o tęczę. No nie chciałbym, żeby, jeżeli zdecydujemy się na to sprzedaż tej tęczy, żeby tam znowu inwestor zaraz po kupnie minie rok czasu i wytnie wszystkie drzewa. I 5 lat, zanim wybuduje, będą stanęły taka łysa polana. Tak? Więc wiecie Państwo, jak wszyscy reagują na wycinkę w Krynicy Morskiej i bardzo dobrze. No nie ma wytłumaczenia, tak, wtedy, że to inwestor, że plan mu zezwala, że jak dostanie zgodę na wyłączenie z produkcji leśnej, to może te drzewa wyciąć. Wydaje mi się, że można by to ograniczyć pewnymi zapisami w planie zagospodarowania przestrzennego. Nie wiem na 100% na dzień dzisiejszy, czy to jest możliwe. Możliwe pewnie tak, ale w jakim zakresie, żeby ograniczyć przyszłego inwestora. Ale warto spróbować, żebyśmy kiedyś nie stanęli przed takim dylematem. Bo inwestorowi najłatwiej wyciąć wszystko i planować zabudowę tak, jak się chce, tak? Ale może ja tutaj Darkowi przesyłam moje uwagi do ewentualnie, nie wiem, czy Darek nie przedstawi, czy nie. Więc trzeba by się zastanowić. Panie burmistrzu, czy jest możliwość, bo jeżeli zaczniemy zmieniać plan zagospodarowania, to odsuwamy wszystko około 2 lat, nie? Zanim zmienimy ten plan. Czy jest możliwość w warunkach przetargu wpisania pewnych ograniczeń, typu właśnie ta wycinka drzew, czy przetargi nam coś ograniczą? Ja tutaj rozmawiałem już wcześniej z Darkiem. W przetargu nie mogą być zapisy, które nie są zgodne z prawem miejscowym, a plan zagospodarowania przestrzennego jest prawem miejscowym. Jeżeli w prawie miejscowym, w planie, w karcie terenu są pewne zapisy, to ja nie mogę pisać warunków, które są niezgodne z tymi zapisami. Tak? Jedyną rzeczą, którą mogę wstawić, to taki zapis, na przykład dotyczący terminu zabudowy, tak? 5-6 lat, bo to różnie się, tak? Ja, Państwo widzicie, że ja odeszłem w poprzedniej kadencji i ostatnie przetargi, na przykład nie ma zapisu, że termin rozpoczęcia budowy 2 lata, tak to robił mój poprzednik. Uważam, że to w naszych realiach jest nierealne, żeby w ciągu 2 lat wyłączyć z produkcji leśnej, uzyskać uzgodnienia z konserwatorem zabytków itd., itd. Więc tych zapisów już nie ma w przetargach, ale taki zapis mogę wprowadzić, tak? Bo to nie jest sprzeczne z prawem miejscowym. Szanowni radni, wydaje mi się, że też powinniśmy się przyjrzeć temu planowi zagospodarowania dla tej karty terenu dokładniej, dlatego że potem się okaże, tak jak było z ulicą Bałtycką. Może w skrócie to powiem, że jest fajny teren, ktoś ten teren kupuje i za 2 miesiące występuje do Rady o zmianę planów, bo tam są jakieś niedokładne zapisy. Wydaje mi się, że powinniśmy nad tym się pochylić. Ja nie wiem, czy tworzyć na tą chwilę, czy tworzyć, otwierać nowy zmianę planu dla tego terenu, czy faktycznie jakimiś innymi drogami można pewne, bo generalnie plan nie jest zły dla tego terenu, on został poprawiony, ale no całe życie się uczymy i poprawiając ten plan pewnych rzeczy żeśmy nie przewidzieli. Daliśmy usługę i usługę turystyczną
I w wypadku, jeżeli ktoś tam pobuduje budynek, załóżmy apartamentowiec, bo to jest usługa i usługa mieszkaniowa, to będziemy mieli 8 zł podatku od nieruchomości. Tak może być, jeżeli będą o to walczyć. Jeżeli pobuduje hotel na zasadzie kondo hotelu, no to wtedy będziemy mieli 20 zł od metra kwadratowego. Ja tu mogę się mylić, przepraszam, bo ja czasami procentami, VAT-em i bo to, te budynki się różną, budowa, wysokość... Przepraszam, gdybym się mógł wtrącić, panie przewodniczący komisji. Zasada jest taka, jeżeli budynek jest usługowy, a w budynku usługowym nie jest prowadzona działalność gospodarcza, to wtedy jest 8 zł. Jeżeli, tak jak na przykład to jest w Margu, to nie jest mieszkaniówka, ale nie też jest fizyczna działalność gospodarcza. Jeżeli prowadzona jest działalność gospodarcza, to automatycznie przychodzi to z 8 zł na 20. Tutaj dlatego chciałbym maksymalnie, jeżeli to będzie możliwe prawnie, zapisać w karcie terenu zapisy, które pozwolą tylko i wyłącznie budować budynki hotelowe w maksymalnie dużym procencie do ogólnej powierzchni zabudowy. Bo też nie wykluczałbym budowy na tym terenie oprócz hotelu spa, jakiegoś innego obiektu, który będzie obiektem usługowym, ale uzupełniał będzie funkcję hotelową. Szanowni radni, ja zaraz udzielę głosu innym. Dlaczego to jest ważne? Jeżeli w podaniu uzyskaliśmy tam informację, że ktoś chce pobudować 30 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, to wpływać do budżetu miasta rocznie by z tego terenu wpływało 640 przy 20-złotowym podatku około 600 tysięcy złotych, a przy 8-złotowym tylko 180, to jest 1/3. To jest duża różnica, a wiemy, z jakimi kłopotami boryka się w tej chwili miasto i wiemy, że żeby miasto utrzymało się w przyszłości, musimy dochody podatkowe zwiększyć do maksimum, naprawdę do maksimum, żeby miasto mogło normalnie funkcjonować. Mogę? Proszę. Znaczy się tutaj, Darek, ty powiedziałeś, że ktoś jak kupi teren, kupuje w przeszłości już, to potem występuje o zmianę planu. Ale wiesz, to jaki plan by nie był, to każdy inwestor patrzy, wiesz, pod swoim kątem i zawsze jest taka ewentualność, że wystąpi o zmianę planu. To pierwsze. Druga rzecz, ja mam takie pytanie, czy burmistrz orientuje się, bo burmistrz tutaj napisał z jedna z propozycji, że na przynajmniej 50% powierzchni karty terenu zapisać, że hotele i spa, tak? Tak dobrze pamiętam? Tak, że dlatego mówię, że w maksymalny sposób, który prawem będzie możliwy. Hotelu i spa. Bo moje pytanie jest takie, patrząc na wcześniejsze rozmowy z urbanistami lat temu ileś, że zawsze nam tłumaczono, że jeżeli będzie zapisana usługa jako to tak czy siak w to wchodzi, jak gdyby cały egzemplarz z rozpiski, co to jest usługa, tak? Więc czy taki zapis ewentualnie... Przepraszam, Sabinka, przepraszam, techniczna sprawa. Ja bym prosił, żeby wszyscy się wyciszyli, bo jakiś pogłos idzie. Jak głos zabieramy, włączać sobie mikrofony. Bo ja nie chcę ogólnie wyciszać, bo to bez sensu. Okay. Dobrze, mów. No chodzi mi o to właśnie, czy generalnie jak jest usługa, to czy można jeszcze dopisać? Bo ja też zgodzę się z Darkiem, że obserwując ten plan, który mamy dzisiaj uchwalony, to on nie jest zły dla mnie, ponieważ no, jest wyszczególnione, co konkretnie tam ewentualnie może powstać, czego nie. Jest 50% usługi biologicznie czynnej. Jeżeli chodzi o parkingi, o których też tu burmistrz mówi słusznie. Sabinka, 50% tutaj... biologicznie czynne to może być również trawnik. Ja wiem, ale do tego nawiązuję jeszcze do tych parkingów, bo burmistrz tutaj napisał, że jeżeli parkingi, żeby nie wyciąć drzewno, wydaje mi się, że jeżeli ktoś buduje parking podziemny, no to w większości zdarzeń jest to parking, który znajduje się pod budynkiem, tak? Więc jak gdyby jedna bryła, więc to
temat byłby taki już porównywalny, że tych drzew nie powinno więcej być usuniętych. Sabina, przepraszam. Kończę, panie burmistrzu. A druga rzecz, wydaje mi się, że powinniśmy zwrócić uwagę na plan, który uchwaliliśmy na przy ulicy Korczaka, nowy hotel, który powstał, tak? Bo no, wydaje mi się, że jest to super sprawa, bo powstał hotel, powstały parkingi, tak? Jest to ładne i tam wiele zmian nie było wymaganych, nie? Mogę dwa słowa tylko, proszę, a propos wypowiedzi Sabiny. Sabina, jeżeli przykład restauracja nadmorska. Restauracja nadmorska pod całą powierzchnią ma pomieszczenie. Tam przy Korczaka po lewej stronie jest wejście na plażę, po lewej stronie jest restauracja nadmorska. Tam pod całą powierzchnią jest jedno duże pomieszczenie, tak? Parking podziemny nie musi być tylko i wyłącznie pod budynkiem. Nie musi być, ale... Dlatego kwestia można... tego... Dlatego tak ja też proponowałem, żeby, jeżeli to jest możliwe, zapisać w planie takie zapisy, które pozwolą na wycinkę jedynie pod zabudową powierzchniową, pod ciągi komunikacyjne, parkingi i tak dalej, tak? Ale na przykład na obrzeżach tych działek wcale te drzewa nie muszą być wycinane. Tam, gdzie to jest niemożliwe, tak? Ja wiem, że to jest jakieś utrudnienie dla inwestora, ale no nie chciałbym, żeby była znów taka wycinka, jak była na marynarzy, teraz na Bałtyckiej, czy będzie na Przyjaźni, jak inwestor zacznie budować tam hotel czy cokolwiek innego. Tak? Ja mogę, panie przewodniczący? Proszę, proszę, proszę. Tak, ja potem jeszcze. Ja tylko mam odmienne zdanie tutaj od przedmówców. Uważam, że jeżeli mamy takiego inwestora strategicznego, kupuje 4,5 hektara, to nie możemy mu ograniczać. Buduje się duże hotele, czy Głębieski, czy inne. Po prostu on ma wolną rękę. Jeżeli wybuduje hotel, czy jakieś uzdrowisko, to on i tak w tym terenie, co jest zaznaczone 50% czynnej produkcji, to on tam zrobi sobie po swojemu zasadzenie. Jeżeli na pewno, jeżeli na obrzeżach będzie mógł zostawić jakieś zalesienie, to tak, w tym planie tutaj obecnym jest zapisane, żeby jeżeli się buduje, patrzeć, żeby nie wycinać do końca wszystkich drzew. Tak jest. Jeszcze mam jedną uwagę taką. Ten plan należy w tej chwili zmienić, podejść do niego poważnie. W tej chwili my nie musimy rozmawiać konkretnie o jakichś parametrach, bo też zauważyłem, że na przykład intensywność zabudowy nie ma się nijak do wysokości zabudowy, bo przy tej intensywności myślę, że nie wykorzysta tego dokładnie inwestor. Nawet zapisy, że 7 metrów kaskadowo, 7 metrów od strony północnej, później 12, ewentualnie po stronie tam wschodniej tą dominantę 18 metrów, 20% całego terenu. Myślę, że to się nie zgrywa z intensywnością zabudowy. Tutaj myślę, że padają takie rzeczy, żeby poczekać, żeby nie sprzedawać. W tej chwili myślę, jeżeli mamy takiego inwestora, to należy z nim być w całym kontakcie i razem Urząd Miasta, inwestor, wszyscy powinni zrobić taki plan, żeby był służył inwestorowi i miastu. Dobrze, Bogusz. Ja jeszcze przepraszam, że... Nie mówcie, że mamy inwestora. Przetarg nieograniczony i to nie jest pod jednego inwestora, to pod wszystkich tak inwestorów, ktokolwiek się pojawi na przetargu. Nie można tak mówić, że mamy inwestora i rozmawiajmy z nim. Tak? Panie burmistrzu, rozumiem o tym i wiem, ale jeżeli ktoś chce kupić, to na pewno przystąpi do przetargu. Chociaż jeden. Panie burmistrzu,
Przepraszam, słowo i wydaje mi się, że w warunkach przetargu, korzystając z punktu 4 karty terenu pod punktu D, zabudowę dostosować do kształtowania terenu i wkomponować w istniejący cenny drzewostan. To nas uprawnia do ograniczenia wycięcia drzew, bo jest zapis w planie o zatrzymaniu drzewostanu. Ważnego. Tak, przepraszam cię bardzo. Wyłączenie z produkcji leśnej dotyczy całej działki. Tak, ale ja rozumiem. Tak, ale jest działka usługowa. Drzewostan, właściciel drzewostan może wystąpić do lasów o wyłączenie z produkcji leśnej, co się wiąże z zapłaceniem za wycięcie całości drzewostanu. Oczywiście on nie musi wycinać całości. Dobrze. Ale daje mu prawo, decyzja wyłączeniowa, którą wydaje dyrekcja chyba regionalna, czy tam, czy nadleśniczy, już nie pamiętam dokładnie, daje mu prawo do wycięcia wszystkich drzew na działce. Rozumiem. Dobrze, Sabinka dalej. Teraz Sabinka. Znaczy, ja chciałam dosłownie przeczytać to, co ty. Punkt D. Tak samo. I no, ja też uważam, że ten plan, nie jest zły. Uważam też, że jeżeli jest to, co Bogdan powiedział, jeżeli jest kupiec, ja nie wiem, czy burmistrz rozmawiał z jakimś potencjalnym nabywcą na temat tego planu, na przykład, czy ten plan satysfakcjonuje, czy nie satysfakcjonuje. No on jest tak zrobiony minimalistycznie dla mnie, że no uważam, że dobrze. No. Tak samo, że można zawsze rozważać, co by zmienić, tylko no tylko pytanie, czy dużo zmienimy, nie? Ja przepraszam, ja chciałbym tylko odpowiedzieć. Pamiętacie Państwo działkę, która została sprzedana przez mojego poprzednika i rada za mojego poprzednika zmieniła plan zagospodarowania przestrzennego. Z karty terenu, gdzie powstały domki później, wypadł zapis zabudowa usługowa typu hotel. Powstała tylko i wyłącznie zapis zabudowa usługowa. Zabudową usługową jest to domki, które tam powstały. No tak. Usługowa, to jest usługowa, usługi turystyczne, tak? Domki to są też usługi turystyczne, dlatego chciałbym doprecyzować, żeby przynajmniej był taki zapis, który nakaże inwestorowi, że na przykład, nie wiem, na 50% czy na 60% możliwości zabudowy będzie tylko i wyłącznie hotel, hotel spa. Czyli a na innym, na pozostałym nie powstaną, nie wiem, apartamenty na przykład usługowe, tak? No bo to jest 4,5 hektara, ale żeby w większości to było pod hotel, że konkretny zapis, jeżeli to prawo nam pozwoli. Znaczy, dopuszcza się lokalizację, tutaj punkt 4 znowuż otworzyłem, pokazuję w tej chwili. Punkt drugi otwórz i tam mamy wymienione konkretnie co. Tak, co... punkt drugi, punkt czwarty. Dopuszcza się lokalizację maksymalnie 2 obiektów sezonowych. To jest sezonówka, otwórz paragraf pierwszy. To jest paragraf pierwszy, punkt jeszcze wyżej. Na początku. Tak, i tu mamy pod punkcie drugim punkt A, B, C, tak? Tak, zgadza się. No, ale obsługa, lokalizacja budynków usługowych, ruchu turystycznego, to są też domki turystyczne, to o czym burmistrz mówi, nie ma słowa hotel. Ja mam inne pytanie do burmistrza. Ile czasu by trwała zmiana tak małej karty terenu? Jak jesteśmy w stanie szybko to zrobić, jeżeli z tym wystartujemy? Bo pamiętajcie o jednej rzeczy, na którą Tomek Klosek zwrócił, Kloska ostatnio uwagę, że tam będzie budowane molo. W momencie, gdy będzie decyzja o... Mam nadzieję, że będzie budowane. Tak? No miejmy nadzieję. Jeżeli w momencie, gdy będzie decyzja o dofinansowaniu dla tego mola, gdy już to będzie potwierdzone, wartość tej działki rośnie momentalnie. I ja bym czekała z wyceną do tej decyzji. Więc czy mamy wiecie, czas tak? na wprowadzenie zmian. To molo jest tam ogromnym plusem, wartością dodaną niesamowitą do tego terenu, więc poczekajmy chwilę, nie śpieszmy się przynajmniej do tego momentu, gdy będzie oznaczenie. Zgadzam się z burmistrzem, że brakuje tutaj cały czas zapisu hotel. Tego tu strasznie brakuje. Bo usługa to jest wszystko, tak? Domki kempingowe, usługą to są również apart hotel, czy na przykład wybudowanie budynku usługowego z apartamentami na sprzedaż, to jest usługa.
A to nie musi być chłopak. A odnośnie teraz tego podatku, o którym pan... Przepraszam, bo zaraz wyciszę wszystkich. Proszę dyskusję na później, tak, Monika? Ja proszę albo podnieść rękę, zabrać głos, bo znowu zaczynamy dyskutować o wszystkim. Ja rozumiem, szanowni radni. Są zdania podzielone, faktycznie. Dla mnie, ja się najbardziej boję, że zostaną wycięte wszystkie drzewa i to faktycznie ciężko będzie ograniczyć. Boguś jest za tym, żeby sprzedawać w takiej formie, w jakiej jest. Sabina ma lekkie wątpliwości, ale się raczej widzę skłania ku temu, żeby ewentualnie wystawiać. Ale to, co powiedziała Monika przed chwilą na temat ewentualnego mola, może i podniesie, może i nie podniesie wartość działki, ale uatrakcyjni ją. I faktycznie może daje pod dyskusję, może spróbować przygotować zestawienie rzeczy, które chcielibyśmy zmienić, dowiedzieć się, w jakim czasie maksymalnie krótkim możemy to zrobić, bo to można i zrobić w 8 miesięcy, tak? I do końca roku, czy na początku przyszłego roku wystawić tą działkę, bo to jest olbrzymia inwestycja. Inwestor może ewentualnie poczekać, ewentualny inwestor, a my możemy doprecyzować i dobrymi zapisami w planie uatrakcyjnić jeszcze tą działkę. Kto z komisji jest za tym, żeby jednak przystąpić do zmiany tego planu? Darek, mogę jeszcze dwa słowa przed głosowaniem. Plan, który był zmieniany na tą działkę przy ulicy Korczaka, gdzie powstał Morski Widok Hotel, trwał chyba 8 miesięcy, więc ja myślę, że tutaj 10 miesięcy, maksymalnie 12 miesięcy, myślę nawet nie tyle. Bez problemu ten plan dałoby się zmienić, oczywiście w zależności od tego, kiedy rozpoczniemy, tak? No, od momentu podpisania umowy, nie od uchwały, pamiętajcie. Tak? Dobrze. To ja bym chciał, żeby tutaj dyskusji nie przedłużać, tak? Ja chciałbym jeszcze coś powiedzieć. Pani przewodnicząca jeszcze, dobrze. Ja bym chciała, bo ponieważ pierwszy raz uczestniczę w komisji, w której nie mogę, muszę gdzieś podnieść rękę, nie wiem, gdzie jest ten przycisk, przepraszam bardzo. Nie ma. Z boku musisz participatę tutaj. Nie wiem, gdzie to jest, dlatego wiceprzewodnicząca. Przepraszam, zaraz. Tobie się ekran pokaże. Ja bym chciała, żebyście jeszcze wzięli pod uwagę naprawdę bardzo ważny głos. Jeżeli nie wpiszemy tego, co powiedział burmistrz i o czym wspomniała pani wiceprzewodnicząca, to zrobilibyśmy okrutny błąd. Błąd, który już wielokrotnie było widać w Krynicy, czyli te plany zagospodarowania. To jest coś, o czym wspominał prezydent Sopotu, że za wszelką cenę próbowali wyeliminować apartamentowce i wyeliminować właśnie takie miejsca, w których powstają niechciane obiekty, niechciane budynki, więc ja rozumiem, o ten plan faktycznie zgadzam się, nie jest najgorszy, sami nad nim pracowaliśmy w poprzedniej Radzie, ale ta jedna mała rzecz może skutkować tym, że po prostu zostaniemy po prostu na lodzie w pewien sposób, a ta działka jest najważniejsza w mieście, najważniejsza i musimy o tym wiedzieć, sprzedając ją, bo ja jestem za tym, żeby faktycznie docelowo ją sprzedać, ponieważ jest kluczowa, jest dobry teraz moment na rynku, ale jeżeli tam nie powstanie hotel, a powstanie coś innego, no to powiem wam, że to będzie ogromny problem dla naszej Rady. Myślę, że bardzo dla Rady, dla miasta, dla burmistrza i myślę, że też dla mieszkańców, którzy będą nas o to obwiniać. Więc proszę mieć to... Dziękuję pani przewodnicząca. Boguś, przepraszam. Darek, ja nie jestem za tym, żeby został tak, jak jest. Ja jestem za zmianą, przede wszystkim zmianą, bo pewne zapisy tam trzeba uszczególnić. Na tym terenie nie może powstać jakiś hotelik. Tam musi przynajmniej ten cztero, ale przede wszystkim pięciogwiazdkowy hotel. Też już pod kątem uzdrowiskowym. Ale trzeba podejść do zmiany, trzeba tak utworzyć ten plan, że żeby taka sytuacja się nie powtórzyła, jak na terenie Ireny Ery. Jeszcze przytoczę taką sytuację. W tej chwili morska, tak, widok morski? Widok morski. Tam polski widok. Tak, zmiana planu. Mi się wydaje, że tam inwestor też miał rękę na pulsie, też wnioski
no, pod siebie, pod swoim kątem. Mówiłam. Tak. I ten plan dla inwestora był zrobiony super. Jest, tam drzew nie było. To rozumiem, to nie chodzi o drzewa. Tu przede wszystkim skupmy się na tym, żeby powstał hotel pięciogwiazdkowy, a nie jakiś tam inny, podrzędny. Chciałem przypomnieć, że na tym terenie widok morski jest intensywność zabudowy minimalna 0,6 i też to mówi, bo na terenie Ireny Eris było na pewno 0,3 i mógł szybko wybudować ten, zabudować ten teren, żeby nie stracił tej działki. Tutaj też trzeba było spojrzeć na tę sytuację, żeby nie podwyższyć tej minimalnej, bo minimalna intensywność musi być zapisana, bo to jest chyba takie, no, są procedury. Tak, tak. I urzędowo trzeba, ale można zwiększyć tak jak na tym terenie 0,6. Ale dobrze, to już dziękuję. Będziemy rozmawiać przy zmianie. W tej chwili mamy decydować, decyzja, żeby podejść do zmian planu. Dobrze. Czy pan burmistrz? Jeszcze też, gdybyście państwo podjęli jako rada cała decyzję o zmianie, to też ja bym, tak jak to w tej chwili jest uzgodnione i tak jak projektant na Bałtyckiej robi zmianę planu, chciałbym tam ograniczyć możliwości tej mieszkaniówki. Pamiętacie państwo w poprzedniej kadencji, jak zmieniliśmy te plany, te 20% na funkcję mieszkaniową było podyktowane tym, żeby były mieszkania dla pracowników, tak? 20% od całości budynku to będzie bardzo dużo, tak? Ja bym tutaj, tak jak teraz chcemy zmienić w tym na tej Bałtyckiej, że będzie zapis wprowadzony, że tylko i wyłącznie tam chyba 10%, ale od samych powierzchni pokoi hotelowych czy jakichś innych, tak? Pokój plus łazienka, tak? Żeby żadne restauracje, nic się nie wliczało, tak? Tam był zapis, że na pewno hole nie, parkingi i tak dalej. Ja bym jeszcze to doprecyzował, bo przy tak dużej działce, gdyby było 20% powierzchni użytkowej mogłaby bez tej funkcji pomocniczej, tak? Powierzchni pomocniczej usług, to będzie, nie wiem, ze 2000 czy może 2500 metrów tylko i wyłącznie mieszkaniówki po 4 groszy, 40 groszy czy 50. Więc ja bym tutaj, wydaje mi się, że jednak po przemyśleniu od tamtego poprzedniego planu, jak był zmieniany i wprowadziliśmy ten zapis, że ograniczyć to do jeszcze mniejszego, żeby to było nie więcej jak w sumie, powiedzmy, nie wiem, z 500 metrów kwadratowych powierzchni pod mieszkaniówkę, gdyby miały to mieszkanie, ale nie więcej, bo tutaj może być nawet pewnie do 3 metrów, do 3000 metrów. No tyle tego zapisu to jest ciężko było uzbierać, ale to już są... To już poza tym jeszcze, przepraszam bardzo, Darek, jeszcze też ja bym zastanowił się, czy z uwagi na to, na pewne obostrzenia, które ewentualnie byśmy wpisali do karty terenu, czy nie podwyższyć na przykład 30 do 35% zabudowy. No dokładnie. To już są drugorzędne sprawy. Najpierw musimy dojść, komisja musi dojść do wniosku, czy podejmujemy decyzję. Mi się wydaje, że taka szybka zmiana 8-miesięczna by była super z doprecyzowaniem i na pewno zadowoliłaby przyszłego inwestora. To jest moje zdanie. Ja jestem za tym, żeby przystąpić do jak najszybciej zmiany. Szukam Boguś, ty? Tak, również. Sabina? Znaczy się, no jeżeli to ma być taka szybka, żeby ewentualnie... Dałoby się szybka. Ewentualni, że tak powiem, inwestorzy, którzy może czekają na tą działkę, to szybko się to rozwiązało. Ja generalnie też jestem za tym, żeby ten zapis rzeczywiście ujednolicić, jeżeli chodzi o te budynki, nie? Dobrze. To jeszcze jedna uwaga, przepraszam, jeszcze jedna uwaga. Spójrzcie do punktu czwartego. A jeszcze podpunkt, no. Punkt czwarty, podpunkt 1F, gdzie jest, mówi o dachu. No, 1F niżej, dalej, tu na dole. Ja też, słuchajcie, tu jest
dachy spadowe, jedno lub dwuspadowe na głównej bryle budynku. Ja bym zastanowił się, czy nie dopuścić albo spadowe, albo płaskie. Dokładnie, bo się zmienia. Albo macie, zobaczcie, w punkcie drugim, pod punkcie B, do budynki towarzyszące mamy już tu płaskie, tak, możliwość. Ja w tej chwili wydaje mi się, mamy przykłady na Klince Morskiej, że budynki z płaskim dachem są naprawdę bardzo atrakcyjne, tak? Ja bym, jeżeli da się to przepchnąć przez konserwatora, a pewnie się da, skoro takie budynki powstają, to ja bym dał tutaj zapis, że albo spadowe, albo płaskie. Nie mówiąc, że tylko spadowe. Dobrze, także dziękuję. A intensywność zabudowy tu jest 1-2, wiesz? Dobra, to żeśmy przegłosowali, żeby tutaj, bo możemy teraz na dyskusję nad zmianami, to już tutaj pan burmistrz, jeżeli podpisze umowę, to na pewno komisja się spotka z projektantami i będziemy wtedy dyskutować. Przejdźmy do punktu drugiego, omówienie tęczy. Mamy omówienie nowej, ulicy Nowej. Pamiętacie radni? Tak, Monika, coś chciałaś, bo to kiwnęłaś? Włącz mikrofon. Tak, jeszcze tylko dwie uwagi, takie już szybkie odnośnie tego, co pan burmistrz mówił. Mieszkanie, żeby tam mieszkaniówkę zmniejszyć, prosiłabym, żeby każdy się zastanowił nad rozważeniem, czy przy tak dużych inwestycjach zostawić na przykład ograniczenie, że zgadzamy się na jedno, czy tam mieszkanie do 100 metrów, jedno menedżerskie, żeby nie brać w ogóle pracowników pod uwagę. Budynki w Krynicy, mieszkańców Krynicy nie wszystkie nadążają za obecnym rozwojem i ten standard jest zróżnicowany. Wypchnięcie pracowników jak gdyby takich obiektów, żeby szukać dla nich gdzieś zewnętrznych możliwości spania, też pozwoli zapewnić ten sezon dla mniejszych kwater na dłużej, tak? Ale nie zapełni, zapełni szkoły i przedszkola. Poddaję to pod rozwagę, żeby się nad tym zastanowić, czy przy tych dużych w ogóle nie zrezygnować z mieszkaniówki. I drugie pytanie moje jest do burmistrza odnośnie tego podatku. Ta usługa, gdzie nie jest prowadzone na działalność gospodarcza te 8 zł. W przypadku ulicy Bałtyckiej, bo teraz zmieniamy ten plan, tam rozmawialiśmy cały czas o apart hotelu, czyli te budynki apartamentowe. Mikrofon. Główny budynek ma być hotelowy, z tego co inwestor mówi. Tam dodatkowo 2 czy 3 budynki apart hotelowe, które będą stanowiły uzupełnienie hotelu, czy też będą wynajmowane, czy tam będzie działalność gospodarcza prowadzona, ale będą apartamenty, będą własnością poszczególnych osób. Tak? No to jest warunek. Jeżeli w budynku, w pomieszczeniu usługowym jest prowadzona działalność gospodarcza, to jest 20 zł. Jeżeli nie, to jest klasyfikacja te inne, tak zwane, jest 8 zł. Tak, tylko mówimy o 3 różnych budynkach, gdzie jeden miał być hotelowy, a 2 jako apartamenty, które miały być na sprzedaż. 2 czy 3, ale... bo ja też nie wiem, ile on tam zmieści. Jesteśmy na etapie zmiany planu i żeby przy tym wziąć to bardzo mocno, żeby o tym nie zapomnieć. Zostawmy to na będziemy następną, zmieniać plan. Albo na koniec komisji. Dokładnie. Przechodzimy do ulicy Nowej. Szanowni radni, co do ulicy Nowej, podjęliśmy decyzję, że ewentualnie możemy sprzedać teren lub teren ponownie wydzierżawić właścicielom pod parkingi. Dostaliście zestawienie osób, które byłyby zainteresowane ewentualną dzierżawą i zestawienie terenów pod dzierżawę. Żadna umowa, z tego co pan burmistrz mówił, jeszcze nie została podpisana. Wydaje mi się, że można by było się zastanowić nad tym, żeby teren Nowej, ja zaraz wyświetlę, tak panie burmistrzu, bo może coś ja chciałem tak uzupełnić. Ten wykaz to był wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Na dzień dzisiejszy mam chętny na wszystkie miejsca postojowe, które są. Będzie kwota sporo wyższa niż płacił wcześniej pan, który miał tą dzierżawę, ten parking, tak? Sporo wyższa to skonkretyzować, panie burmistrzu, bo to też no, tam było chyba około 20, to będzie ponad 30, tak? Tylko że w każdej umowie, bo tam umowy zawierane będą umowy na 3 lata, ale w umowie będzie zapis, we wzorze umowy jest zapis, że w przypadku zmiany decyzji co do przeznaczenia terenu, czyli na przykład gdybyście państwo decydowali podjąć uchwałę o sprzedaży, to jest możliwość rozwiązania umowy bez prawa do odszkodowania za 3-miesięczne wypowiedzenie.
Zresztą ja to przypisuję do każdej umowy dzierżawy na jakiś teren, żeby nie było jakichś problemów. Ja w tej chwili może pokażę szybciutko. Tutaj zrobiłem sobie. Okej. Okay. Mamy kartę terenu 18U, którą tutaj widzicie. I na tej karcie terenu można, ona jest przewidziana pod usługi. 12 ZP, to jest środek tego parkingu, to jest zieleń i parking, tak? Nie, Darek, to jest tamto schody są na tej działce. Tam są te schody, no dokładnie, to są schody. Część terenu 17. I część terenu 17. Do tej pierwszej linii. Do tej linii tutaj, którą pokazuję. Te tereny moglibyśmy się pokusić, żeby też wystawić na sprzedaż. Są to tereny w samym centrum miasta, powinny uzyskać dosyć wysoką cenę. Zapisy w planie zagospodarowania dla tych terenów, już sekundę, Państwo dostaliście, to pewnie przeczytaliście, ale zaraz jeszcze mam tu wyrzucone, sekundę. Dobrze. Widać, tak? Nie widać? Masz tutaj całe te. Musi kliknąć to, żeby się otworzyło. Dobra. Już. Okej. Okay. Sure. Jest. To otworzyłem. Przepraszam. Niżej, bo na 18 musi zjechać. To nie ta karta terenu. To była tęcza. W każdym razie jest tam możliwość zabudowy. Ja nie będę otwierał, każdy się zapoznał. To jest dokładnie w planie już sekundy. Chyba dwie kondygnacje od ulicy Spacerowej. Tak, tam jest 12 metrów wysokości od ulicy Nowej, 9 metrów wysokości od ulicy Spacerowej i usługa. Także jest to ciekawy teren pod usługę i podejrzewam, że nie powinniśmy mieć problemu, żeby znaleźć ewentualnych i 30% zabudowy, żeby znaleźć ewentualnych zainteresowanych inwestorów, żeby coś tam w przyszłości postawić. Moja propozycja jest taka na początek, żeby w tym roku jeszcze wszystko normalnie tam dzierżawili, a właściciele, a ewentualnie pod koniec roku, tak żeby dać ewentualnemu inwestorowi czas po sezonie rozpocząć już procedury przetargowe. Co pozostali członkowie komisji o tym sądzą? Ja mogę? Tak. Jak była rozmowa o tym parkingu, to nie wiem, czy niektórzy słyszeli moje słowa. Uważam, że jeżeli sprzedamy tą działkę w tej chwili, to nie ma miejsc parkingowych. Ja byłbym za tym, jeżeli trzeba myśleć, gdybyśmy myśleli o sprzedaży tej działki dopiero wtedy, jeżeli będzie w planie lub rozpoczęcie ulicy Nowej. Jeżeli będzie zbudowana ulica Nowa, uważam, że również tam wiele powstanie miejsc parkingowych. Nie wiem, panie burmistrzu, czy... Nie tyle, żeby zabezpieczyć wszystkie potrzeby. Tak, ale zawsze jakaś część. Czy ta ulica Nowa w projekcie będzie jednokierunkowa? Wylot Gdańskiej tam koło poczty? Chyba tak, ja nie jestem pewny. Nie koło poczty, do poczty to nie dochodzi. Ale między... Między pocztą, a panią z panią, gdzie był warsztat samochodowy. Zakładam, tak. Mechanicznie. I myślę, że jeżeli będzie ta droga wybudowana i będzie jednokierunkowa, to wtedy miejsc będzie więcej i wtedy można myśleć o sprzedaży tej działki. Ta działka nie jest duża. Nie wiem, jakie są dwie działki. Dwie, ale Już znalazłem ten plan, także można sobie czytać, jak go przy okazji, jak go będę powoli przewijał, jak ktoś się nie zapoznał. Ale nie wiem,
ile to jest? 1000? To jest tak, 17 u o powierzchni 1600 metrów kwadratowych, ale tam są budynki, to nie jest cały teren, czyli to tak. Będzie też około 600 metrów i 18 u o powierzchni 700 metrów kwadratowych. I tu mamy... To widzimy, że no nie wiem, jeżeli dobra by była cena, to mamy ile? No, milion może być na tą działkę. Coś koło tego. Mamy te. Nie, poczekajcie, nie tak hop, poczekajcie. Licząc, nie wiem, powiedzmy, że 800 netto, tak? To jest od jednej działki 560 tysięcy. Jeżeli to jest 700 metrów razy 800 zł netto. Tak. 560. Dwie działki to jest około, powiedzmy, że około 1 200 000, tak? Myślę, że możemy z tą sprzedażą poczekać. Też będziemy mieli jeszcze co roku... Boguś, przepraszam bardzo, a za co chcesz zrobić tą ulicę nową? No, myślę, że jeżeli będzie, może się uda sprzedać tęczę, czy jeszcze inne te działki, tam na pewno to wtedy... Nie ma innych działek na razie. Ale też mówimy o tym, że w tej chwili jest program odbudowy. Pieniądze, myślę, że jakieś... Krynica nie dostała ani złotówki. Na te rzeczy, ale no, jeżeli jest tutaj od marszałka dofinansowanie ulicy Zalewowej, to myślę, że będą inne ulice dofinansowane. Nie tylko z Urzędu Marszałkowskiego, ale z innych funduszy. I myślę, że w tej chwili trzeba się dążyć do tego, żeby ulicę, znaczy tęczę sprzedać, żeby mieć na wkłady, lub też plac pod parkingiem, jeżeli taka będzie możliwość po zmianie planu, i wtedy będziemy mieli pieniądze na wkład własny. Bo nie mówię, że w tej chwili musimy tak robić, żebyśmy pozyskiwali środki zewnętrzne. Jeżeli pozyskamy na ulicę nową środki zewnętrzne, to powinniśmy to wybudować. I wtedy dopiero sprzedać ten mały skrawek na tej skarpie. I moje to jest tylko osobiste zdanie. Panie burmistrzu, proszę. Chciałbym tylko przypomnieć, że na dzień dzisiejszy jedyne pieniądze na drogi to jest Fundusz Dróg Samorządowych w rozdziale wojewody, a wiecie, jak wojewoda na dzień dzisiejszy rozdziela tylko swoim, niestety. I to, co dostaliśmy na Zalewową, to jest obszarów wiejskich. Wyjątkowo znalazły się pieniądze w tym okresie projektowania. W następnym okresie projektowania wątpię, żeby były pieniądze na budowę dróg. Dlatego, poza tym, jeżeli chodzi o miejsca parkingowe, Bogdan, to mamy obok, 200 metrów dalej, duży parking, który może służyć na miejsca postojowe dla tych osób, które tam mają domy, tak? To nie nasza wina jest, że budowali tak, jak pobudowali, tak? Owszem, pobudowanie drogi wcześniej czy później jest ważne, ale tam nie będzie więcej miejsc parkingowych, jak pewnie ze 40 w sumie we wszystkich miejscach, które są dopuszczone w dokumentacji projektowej na ulicę. To, co nie zabezpieczy pewnie nawet w 1/3 potrzeb postojowych dla tych budynków. Ogólnie, więc ja tutaj, albo decyzję na przykład sprzedajemy te dwie działki w przetargu, mamy powiedzmy 1 100 000 200 000, i myślimy o tym, żeby Rada zdecydowała się, żeby zrobić ulicę nową. Tym bardziej, że pamiętajcie, i oni troszeczkę mają rację, ci właściciele tych budynków, że kiedyś, jak był plan zagospodarowania przestrzennego, jak był dzielone te działki, był plan, to tam miasto się do pewnych rzeczy zobowiązywało, typu ta kładka i tak dalej, tak? Co nie zostało wykonane, dlatego w tej chwili 100% tych budynków jest wykorzystane tylko i wyłącznie jako wynajem pokoi, co w pierwotnym założeniu nie tak miało być. To miało być pierwszy, drugi poziom pod usługę, a wyżej miało być tylko i wyłącznie mieszkanie. Dobrze. Ja jeszcze słowo, Bogdan, zaraz ci powiem. Moim zamysłem, żeby ten temat poruszyć, ja to wrzucałem dlatego, żeby stworzyć panu burmistrzowi pulę działek, które w każdym momencie będzie mógł, on nie musi tego sprzedać, jeżeli my podejmiemy uchwałę, że ta działka jest na sprzedaż. Bo na przykład mamy działki, które są na sprzedaż, które pan burmistrz wie, że nie opłaca się w tej chwili sprzedawać
I moim zamysłem było, żeby po prostu pewne działki powprowadzać do puli, do działek, do ewentualnej sprzedaży, gdyby było bardzo źle i gdyby były bardzo potrzebne pieniądze. Boguś, oddaję głos. Tak, to jeżeli taka jest sytuacja, poprosiłbym burmistrza, żeby pomyśleć faktycznie o budowie tej ulicy Nowej. To nie ja, to państwo. Tak, ale... Ja pozwolę na budowę mam. Rozumiem. I myślę, że wtedy nawet ta działka też cenowo wzrośnie. Mogę się wtrącić? A jakie zdanie ma komisja komunalna w tej kwestii? Bo chyba też pracowali kiedyś. Jest Angelika? Nie ma Angeliki. Nie ma chyba. Mhm. Moje zdanie jako przewodniczący... Może wiesz, Darek, jakie ten... Tak. Ktoś... Moje zdanie, nie znam zdania. Moje zdanie jako przewodniczącego jest, że pewną pulę działek powinniśmy przygotować do sprzedaży. Ja jestem za tym, żeby to wprowadzić. Panie burmistrzu? Ja nie mam informacji, co komisja komunalna na temat sądzi. Tylko pamiętam, jakie były w poprzedniej kadencji rozmowy i pamiętacie państwo, że był zmieniany plan specjalnie, bo w poprzednim planie tam była usługi parkingowe. Tak, tak. Zmieniono w poprzedniej kadencji plan, żeby zmienić to na usługę inną, żeby na budynki pobudować. Rozumiem, że z myślą o sprzedaży. To jest jedna rzecz. Dwa, nawet podjęcie przez państwa uchwały o zgodę na sprzedaż, to nie znaczy, że ja to sprzedam. No tak. Przykład mamy tęczy, przykład mamy innych uchwał, gdzie podjęte. Ja państwu powiedziałem, że nie będzie... rozsądnego inwestora, który da duże pieniądze i będzie mieli pewność, że nam warto, albo że pieniądze będą potrzebne na jakieś inwestycje, bo tylko ze sprzedaży mienia niestety na dzień dzisiejszy możemy inwestycje prowadzić, to ja tego nie będę sprzedawał, tak? Ale żebym w przypadku na przykład brakuje nam środków, nie wiem, dostajemy jakieś tam pieniądze na jakąś inwestycję, tak? I nie mamy pieniędzy na wkład własny, bo na dzień dzisiejszy wszystkie pieniądze, które mam, to są jakieś tam zabezpieczone na inwestycje, które w najbliższych tam dwóch, trzech latach będą realizowane, tak? Nie mam dodatkowych środków, tym bardziej, że pamiętacie państwo, że w tym roku 1 000 000 zł przeznaczyliśmy na pokrycie wydatków bieżących z nadwyżki z poprzednich lat, a nadwyżka to jest ze sprzedaży właśnie. Tak? Jeżeli ja nie będę miał nadwyżki, to możliwe, że na ten rok nie będę mógł spiąć budżetu. Monika, czy ta ręka podniesiona, to z poprzedniego proszę, tylko mikrofon włącz. Tak, znaczy, ja bym chciała, żebyśmy tak mówili o realiach. To są małe działki niestrategiczne, więc dla mnie, jak przypominam sobie rozmowy, jak rozmawialiśmy o tym parkingu na Nowej, to rozmawialiśmy o tym, że Nową zrobimy w momencie, gdy sprzedamy te działki. Odwrotnie niż pan Bogdan teraz mówi, że wystawiamy je, jeżeli będzie kupiec, sprzeda, to będzie wkład własny na zrobienie ulicy Nowej, bo tam największym zarzutem był zawsze ta estetyka tego miejsca. I jeżeli byśmy to teraz sprzedali, a pamiętajmy, że jesteśmy w bardzo dobrej koniunkturze, jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości, więc ja bym się pokusiła o wystawienie właśnie teraz tych małych, żeby zrobić ulicę Nową, celowo. Wystawiamy, sprzedajemy, wchodzimy w Nową, szukamy dofinansowania, jeżeli się uda, jak najbardziej, ale żeby zamknąć centrum, mielibyśmy w ten sposób zamknięte wszystkie tereny, wszystkie drogi w centrum. Nie byłoby już takiego... Widzę, panie burmistrzu, widzę, zaraz. Miejsca, dziękuję. Ja chciałam się wtrącić, bo wołaliście mnie, ja niestety byłam na lekcjach z dzieckiem, słyszałam jednym uchem, że rozmawialiśmy o ulicy Nowej, o sprzedaży, co komisja komunalna, bo my rozmawialiśmy o tym, nie wiem, czy Kasia mnie słyszy, słychać mnie w ogóle? Mhm. I my też rozmawialiśmy, ale bardzo wstępnie, bo tam chodziło o tą skarpę, tak, która jest tak niezbyt ładnie zagospodarowana, która miała być. I też rozmawialiśmy, były rozmowy już jakiś czas temu, myślę, że to rok, półtora roku temu, na temat sprzedaży zastanawialiśmy się nad tym jako komisja. Kasia, pamiętasz? Dobrze, to dziękuję. Czy mogę? Burmistrz jeszcze słowo i Bogdan, tak? Chciał. Tak, jeżeli państwo podejmiecie decyzję, że będzie uchwała sprzedaży, ja w październiku, czy tam koniec sierpnia, jest termin składania wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych. Ja mogę tą drogę, jeżeli będzie od państwa akceptacja, ja tą drogę mogę złożyć do funduszu. Tam jest 50 na 50, tak? Mhm.
No. Super. Oczywiście wszystko zależy od tego, czy wojewoda będzie łaskawym okiem spoglądał na klinice, czy nie, tak? Więc to już nie ode mnie zależy. Zawsze składamy przynajmniej 3 wnioski o różne ulice. Bogdan? Tutaj ja nie... Wypowiedź pani Moniki. Ja popieram. Po prostu trzeba, jeżeli taka jest sytuacja, zgadzam się z tym, sprzedajemy tą działkę, budujemy nową, żeby problem cały był rozwiązany. Tutaj do pana burmistrza. Jednak są jakieś środki, że można wnioski składać, panie burmistrzu. Jest światełko jakichś tunelów. I myślę, że więcej jeszcze będzie takich okazji. Trzeba mieć tylko pieniądze. Ale jeżeli burmistrz mówi już o nowej, że będzie składał wniosek. Ale nie nowej perspektywie. Że Słoneczna i Piaskowa też jest w kolejce. I tak myślałem nad tym, czekałem długo, ale mam nadzieję, że środki z funduszu odbudowy będą duże i też marszałek przekaże do Krynicy Morskiej, bo tu różnie to bywa. Nie mówić, że rząd, wojewoda, tylko też marszałek powinien też myśleć o Krynicy naszej. I myślę, że wszystko jest na dobrej drodze. Projekt jest ulicy Słonecznej i Piaskowej, że też można będzie złożyć w jakimś tam odpowiednim urzędzie. Za chwilę, panie burmistrzu, ja wiem, że ad vocem chce być. Sabina, proszę o twoje zdanie na temat jako członka komisji. Wiesz, ja tak jak pan burmistrz powiedział, jak głosowaliśmy nad zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego na te karty, ja byłam za, ponieważ no, nie podobało mi się zawsze utrzymanie, że tak powiem, tej infrastruktury, która tam była. I no, myślę tutaj, że ja nadal jestem za, żeby to zrobić, ale również jestem za tym, co powiedział Bogdan, żeby i Monika wcześniej, żeby jak już będziemy tam tą część naszego centrum modernizować poprzez właśnie sprzedaż tej działki, to żeby też dokończyć to w formie ulicy, no bo byłby to jeden etap cały zakończony z wizerunkiem bardzo dobrym dla naszego miasta, tak? Dobrze, teraz pan burmistrz. To do Bogusia, tak? Boguś, obecna perspektywa już się kończy. Rozliczenia są do końca 2023 roku, ale pieniędzy nie ma, tak? To, co mamy na Zalewową, to jest z funduszu dla obszarów wiejskich, tak? Ja wam mówiłem, że myśmy tam złożyli półtora roku temu chyba wniosek, on czekał w zamrażarce, bo nie było pieniędzy, teraz znalazły się dodatkowe pieniądze i to poszło. To, co Darek wcześniej mówił, że na koniec okresu projektowania zawsze jakieś pieniądze dodatkowe są, bo zostają jakieś oszczędności z różnych programów, ale na co zarząd województwa przeznaczy te środki, to my nie jesteśmy pewni, tak? Nie mamy takiej możliwości, żeby teraz to przewidzieć. Jeżeli chodzi o środki na z funduszu covidowego czy odbudowy, tak? Wiesz dobrze, Boguś, że na dzień dzisiejszy nie wiadomo będzie, kto będzie rozdzielał te środki. Nie wiadomo, ile tych środków dostaną samorządy, a ile tych środków będą w rozdziale centralnym. W tej chwili samorządy walczą, żeby jak największy mieć wpływ na podział tych środków, co nie wiadomo, co będzie. To jest jedna rzecz, więc nie wiadomo, czy one w ogóle na drogi będą. Miejmy nadzieję, że tak. Następną rzeczą jest to, że jest w tej chwili ten fundusz covidowy. Były 3 rozdania. W pierwszym rozdaniu, gdzie wszystkie samorządy w Polsce dostały według jakiegoś tam klucza, myśmy dostali wtedy też 500 z czymś tysięcy, tak? Składaliśmy i do drugiego, i do trzeciego, i dostaliśmy złotówki. Rozdział był centralny i pewnie państwo gdzieś tam czytacie sobie w media, czy słuchacie, kto dostał, a kto nie dostał, tak? W tym trzecim, który teraz był rozstrzygany, nie wiem, 2 tygodnie temu czy 3 tygodnie temu, powiat nowodworski nie dostał ani złotówki, nikt, żadna gmina, tak? W poprzednim jeszcze chyba dostało Sztutowo coś tam, jakieś tam grosze i teraz nikt w ogóle. Więc nie mamy pewności, czy takie środki będą przeznaczane i tu na pewno marszałek nie ma na dzień dzisiejszy nic do powiedzenia. Także dziękuję za wyczerpującą.
Jedynymi środkami, które są na dzień dzisiejszy na drogi lokalne, czyli gminne, powiatowe, to są środki z Funduszu Dróg Samorządowych, które są w dyspozycji wojewody co roku. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Ja bym proponował, żeby teraz komisja przegłosowała wniosek, czy jesteśmy za tym, żeby wystawić, przygotować uchwałę o wystawieniu na sprzedaż działki czy działek przy ulicy Nowej. Ja może jako pierwszy, ja jestem za. Bogumił? No ja jestem za, jeżeli będzie wpisane z budową ulicy Nowej. Będzie we wniosku. Sabina? Ja tak samo, żeby też było napisane z tą właśnie modernizacją za pomocą tych środków zewnętrznych. Ale jeszcze tylko słowo do Bogdana. Bogdan, jeszcze pamiętaj o tym, że naszą perełkę Krynicę jako centrum też musimy dokończyć i została nam jeszcze ulica Bałtycka, o którą wnioskujemy od wielu, wielu lat, i ulica Lotników, i też mamy prośbę do pana burmistrza, tak jak ty Piaskową i Słoneczną, żeby jednak jak będą jakieś środki, nie wiem, czy to z ochrony środowiska, czy cokolwiek, też pan burmistrz pamiętał. Ja mogę? Sabinko, ja jestem w dobrej myśli i myślę, że jednocześnie zrobimy i Lotników, Bałtycką, Świerczewską, mam nadzieję, u góry tam, i żołnierzy, i również Piaskową. Myślę, tylko w tej chwili musimy przygotować się do pozyskania tych środków. Ja wszystkim radnym życzę, żeby optymizm Bogusia się udzielił wszystkim, nawet panu burmistrzowi. Proszę, ale proszę włączyć mikrofon, panie burmistrzu. Ja bym chciał, tak jak Bogdan powiedział, żeby wszystko było realizowane i super, te drogi, tylko że to myślcie państwo, jak zwiększyć budżet przynajmniej o 5 milionów rocznie dochodów własnych, żeby zwiększyć, to wtedy nie ma problemu. Nie musimy się oglądać na środki zewnętrzne, gdyby nie było takich środków, tak? Jeżeli chodzi o ulicę Lotników i Bałtycką, to Sabina, od 16 roku co rok składana jest ta ulica do Funduszu Dróg Samorządowych. Ja wiem i dalej tak róbmy, nie przestajmy. Ja mam dokumentację, ja kiedyś państwu powiedziałem jeszcze chyba w poprzedniej kadencji, że jeżeli mam pozwolenie na budowę, ja będę cały czas składał te wnioski o dofinansowanie i składam po trzy ulice, tak jak na przykład w tej chwili jest urobiona ulica Wodna, złożona była w tym samym czasie, złożona był również Lotników z Tkaczy i Sienkiewicza, tak? Sienkiewicza czeka tam jakieś tam zamrażalce. Przepraszam, teraz to tylko była i wyłącznie ulica Sienkiewicza, Lotników Tkaczy i Żołnierzy. Wodna jest z poprzedniego jeszcze rozdania, gdzie były też trzy składane, tak? Wtedy dostaliśmy, teraz nie dostaliśmy na żadną. Jest jedynie na liście rezerwowej, tak jak było mówione, że możliwe, że w sierpniu, jak będą oszczędności, że uda nam się na tą Sienkiewicza dostać te pieniądze, podjąć umowę. W tej chwili uaktualniamy dokumentację. Dziękujemy za wyczerpującą informację. Tak, Sabinka, kończ. Środki może, no nie wiem czy są, ale z ochrony środowiska, bo tam przy tej ulicy Bałtyckiej mamy ten starodrzew, więc jak gdyby i park to nie da rady tam gdzieś się z tym wmieszać, z tym parkiem. Ochrona środowiska to nie na ulicy. Jeżeli będziemy chcieli fotowoltaikę czy coś takiego, to tak, ale z programów związanych z ochroną powietrza i ogólnie zieloną energią i tak dalej, tam nie ma dróg budowań. To jest można z rewitalizacji terenów zdegradowanych. Pamiętacie państwo, żebyśmy na Bałtycką i na park składali do ministerstwa na kulturę, tak, żeśmy podciągnąć to pod kulturę, z uwagi na to, że tam był przed wojną park, był kurortem Krynica, więc chcieliśmy to podciągnąć. Wcześniej był składany wniosek na rewitalizację, ale niestety nie przeszedł, tak. Więc dobrze, na dzień dzisiejszy albo Fundusz Dróg Samorządowych, albo rewitalizacja. Dużą szansą ewentualnie mogą być pieniądze, gdyby nasz obszar metropolitalny załapał się, czyli Sejm uchwalił ustawę, którą powołuje się obszar, nie obszar, tylko
metropolię gdańską, czy tak, tak? Wtedy są dodatkowe, chyba tam rocznie, chyba 200 milionów złotych przeznaczone tylko i dodatkowo z budżetu państwa, tylko i wyłącznie na rozwój metropolii. Mam na dzień dzisiejszy jedną metropolię w Polsce, to jest chyba Śląska, tam Katowice i ten. Jest duża szansa, bo też posłowie z różnych opcji politycznych z Pomorskiego dmuchają w jeden żagiel, jeżeli chodzi o metropolię, więc może jest taka szansa i wtedy może w ramach rewitalizacji terenu. Dobrze, dziękuję bardzo. Darek, mogę? Proszę. Panie burmistrzu, widzę, że dużo jest dróg, gdzie można pozyskać. Przede wszystkim metropolia też, ale te 200 milionów to na całe Pomorskie to różnie bywa. Do Klincy może nie trafić, ale trzeba pukać. A 200 milionów. 200. Tak, 200 milionów, to jest i tak mało. Panie burmistrzu, przede wszystkim pukać do drzwi, do wojewody, do Urzędu Marszałkowskiego, też do rządu, nie być przeciwko rządowi, bo na pewno będzie całą Polskę chciał odnowić i rozbudować. I myślę, że jesteśmy w dobrym kierunku. Cały czas mieć rękę na pulsie, kontakt z marszałkiem, z wojewodą, żeby te środki w razie będą jakieś nadwyżki, jak Darek mówi, bo wiem, że zawsze są pod koniec. I myślę, że w tym roku jeszcze taka sytuacja może się nadarzyć, bo w 23 do czerwca ma się wszystko rozliczyć, wszystkie inwestycje, to myślę, że jeszcze w tym roku jakieś tam środki mogą być. No, dziękuję. Jedno zdanie, Darek, nie więcej, przepraszam. Ja będę współpracował i rozmawiał nawet z diabłem, jeżeli to przyniesie korzyści dla miasta, tak? Nieważne jakiej opcji, więc tutaj akurat jeżeli coś, mamy tutaj przykład tej informacji, którą mam nadzieję się sprawdzi odnośnie MOL-a w końcu, tak? Dziękuję. Szanowni radni. Na to to ja się nie zgadzam. Halo, halo? Szanowni radni, mamy jeszcze jedną działkę ewentualną do pozyskania jakichś środków. To jest działka, którą mamy w Śródmieściu, parking obecny, ale tam są pewne problemy i wydaje mi się, że jest to ciekawa działka na sprzedaż, ale w przyszłości. W tej chwili ja przedstawię moje zdanie i moje obserwacje dotyczące tej działki. Są tam po prostu kiepskie zapisy planu zagospodarowania i ze sprzedażą tej działki powinniśmy się wstrzymać do momentu zakończenia remontu całego portu i wyznaczenia tych wszystkich nowych map, zapisów dotyczące granicy portu, dotyczące terenów zalewowych, etc. Ale Rada powinna cały czas mieć z tyłu głowy, że taką działkę posiadamy i takie jest moje zdanie i że w przyszłości w każdej chwili możemy podjąć ewentualnie decyzję o jej sprzedaży pod jakiś fajny hotel, pod jakieś fajne miejsce. Pan burmistrz, słucham. Ja chciałbym tutaj przypomnieć, że tam uchwała jest, tak? Więc ja wiem. Tutaj akurat ja tylko powiedziałem państwu, że nie będę sprzedawał. Były wystawione na przetarg, nie odbył się. I na tym koniec, tak? Jeżeli nie będzie potrzeba, to ja nie zamierzam tego przynajmniej na razie ogłaszać przetargu, tak? To, co Darek powiedziałeś też, do końca kwietnia, początek maja mają być odbiory dokonane wałów przeciwpowodziowych. Już pracownik powoli przygotowuje wnioski do Urzędu Morskiego. Trzy wnioski. Jeden wniosek o zmianę map zagrożenia powodziowego. Mapy zmieniane są raz na 5 lat. Ostatni raz zostały zmienione w 2020 roku, czyli w ubiegłym roku, ale w tych mapach nic nie ma na temat wału, bo ich jeszcze nie było. Więc nie można było wpisać, że na przykład mapa zagrożenia powodziowego przesuwa się do podstawy wału. W tej chwili już będzie podstawa, żeby szybciej zmienić, bo została wykonana inwestycja, która zabezpieczy przeciwpowodziowo tereny zurbanizowane. Więc jeden wniosek o przesunięcie map zagrożenia powodziowego do wałów. Drugi wniosek to zmiana przebiegu pasa technicznego Urzędu Morskiego, Brzegu Morskiego, który w tej chwili sięga do ulicy Gdańskiej, poza ulicą Rybacką, bo tam chyba jest powale właśnie leci. I trzeci wniosek to jest o zmianę granic portu Klinica Morska.
Obecne granice są z lat 70. W granice portu wchodzi cały teren przy porcie jachtowym, z parkingiem, z placem, z informacją turystyczną. Na drugą stronę przechodzi na teren Urzędu Morskiego. Dalej sięga kawał pasa wzdłuż obecnego wału w kierunku zachodnim i cały port rybacki. To wszystko jest jako port Krynica Morska. Będę chciał wystąpić o zmianę granic tego, żeby maksymalnie wyłączyć te nasze tereny komunalne, zostawić jedynie same nabrzeża w porcie, ale i to, co się wiąże typowo z portem, resztę wyłączyć. Dlatego też tą sprawę do dyskusji tutaj wciągnąłem, znaczy do tematu, dlatego że wydaje mi się, ja pamiętam, że jest uchwała o sprzedaży, dokładnie, ale wydaje mi się, że po tych wszystkich rzeczach, które pan burmistrz w planach ma, żeby zrobić, zmiana granic i tak dalej, powinniśmy też przystąpić o zmianę planu zagospodarowania dla tego terenu, bo tam jest oddzielna karta terenu przy porcie, obejmująca działki z prawej i z lewej strony i sam port. Port nie był zmieniany, z działki po prawej i po lewej stronie były zmieniane, a tam powinniśmy zmienić w przyszłości plany zagospodarowania dla tego terenu, bo zapisy są dosyć niekorzystne, żeby znaleźć porządnego inwestora. Co pozostali radni? Ja powiem tak, przepraszam, że Darek jeszcze przerwę. Na dzień dzisiejszy z tymi zapisami planu nie ma problemu, żebym znalazł inwestora w przetargu za powiedzmy 900-1000 zł netto za metr kwadratowy. Czyli dobra cena, tak? Tylko, że ja jestem przekonany, że z tymi zapisami powstanie tam taki apartamentowiec, jaki powstał na ulicy Żeromskiego po Primie. Czyli pewnie będzie sprzedaż apartamentów, nie będzie to typowo hotel. Dobrze. Boguś? Ja uważam tak, no, jeżeli trzeba zmienić plan i będą korzystniejsze, to można później. Jeżeli będą potrzebne pieniądze, jeżeli burmistrz mówi, że ewentualnie by się znalazł inwestor i chciał to kupić, no to jeszcze decyzja przed nami. Dobrze. Sabina? Znaczy ja jestem zdania tego, co ty powiedziałaś na początku, że najpierw zróbmy port, niech to wszystko będzie ładnie zrobione, zakończone i wtedy pomyślimy o dalszej przyszłości. Na razie ja bym poczekała. Monika? Głos. Znaczy ja chciałam tylko przypomnieć o dwóch rzeczach, o trzech. Cały czas jest obecnie dobra koniunktura na sprzedaż, więc mamy możliwość pozyskania dosyć ciekawych finansów. Druga rzecz, na ten teren mamy uchwałę i mamy koncepcję. I jeżeli bym wystawiała to na sprzedaż, to nadal z tą koncepcją, bo mówimy tam o koncepcji hotelu. I trzecia rzecz, za nami cały czas wlecze się kanalizacja. I my musimy się szykować do tej kanalizacji. My cały czas o tym zapominamy. Jak się uda sprzedać tęczę, super, będą środki. Ale tęcza jest dwa razy cięższym tematem niż taki port. Czy nie spróbować z tą koncepcją wystawić? Jak się nie sprzeda, to nas to nie będzie bolało. Bo się nie sprzeda i wiemy, że tam potrzebne są zmiany w planie. A plan mamy już, podjęliśmy uchwałę o otwarciu całej tej części od zalewu, od Gdańskiej do zalewu, więc naturalnie... Ale bez tego, plan... bez tego terenu. Bez tego terenu. No to szkoda, bo ten teren powinniśmy mieć objęty tam uchwałą, bo... Ja jeszcze, jeśli mogę swoje zdanie, to ja bym wstrzymał się ze sprzedażą jeszcze trochę. Tak. Pamiętajcie Państwo, że mamy w Krynicy Morskiej też problem z miejscami w centrum postojowym. Mhm. Wszędzie, gdzie to możliwe, robimy te miejsca. Tam jest sporo tych miejsc postojowych, tak? W sierpniu kończy się trwałość projektu, będę można te parkingi, które są po prawej stronie ulicy Bojerowców, przeznaczyć również pod dzierżawę, żeby tam nie stały tam samochody nieodpłatnie, ale to jest wszystko mało, tak? Jeżeli zlikwidujemy tu ten duży parking, który oczywiście działka jest pod usługę, pod hotel, to musimy też pomyśleć o zabezpieczeniu dodatkowych miejsc postojowych gdzieś w centrum, a jest taka szansa, tak? Bo lewa strona ulicy Bojerowców, czyli na wschód,
jest własnością Urzędu Morskiego. Tam jest taki pas szerokości, nie wiem, ze 30-40 metrów, który można by uznać właśnie pod usługi parkingowe. I pamiętacie Państwo, że w tej chwili Urząd Morski będzie musiał uregulować sprawy własnościowe terenów pod wałem. Częściowo wał leży na naszym terenie i będę rozmawiał z Urzędem Morskim może o jakichś zamianach gruntu, jeżeli to jest prawnie możliwe, pomiędzy Skarbem Państwa a samorządem. I ten teren, który akurat tutaj jest po lewej stronie, idealnie nadawałby się, bo to taki wąski pasek wzdłuż ulicy. Idealnie nadawałby się, tam są takie drzewa połowy uschniętych, nadawałby się na powiększenie zasobu miejsc postoju. Monika? Tak, to moja uwaga jest taka, zastanówcie się jako komisja, czy skoro teraz złapaliśmy, że mamy błąd, że nie zostało to objęte tą uchwałą, czy nie otwierać planu, żeby jednym przetargiem to zrobić, otworzyć całą Krynicę, razem ten teren dołożyć, tak? Do zmiany. Poczekajmy jeszcze chwilę, aż ja takiego zdania jestem. No będziemy tam, znaczy, i tak będziemy tam za chwilę robić dopiero te plany, ale jeżeli będziemy otwierać całą tą część, nie dokładać tej karty po prostu, jeżeli w tej uchwale tego nie mamy, która została otwarta, panie burmistrzu. Ja tylko chciałem powiedzieć, owszem, jest uchwała, na razie nie ma środków w budżecie, to jest około 200-250 tysięcy, żeby te wszystkie uchwały, które były ostatnio podjęte, zrealizować, których nie mam tych środków, nie mam skąd wziąć, bo muszę zabezpieczyć najpierw inwestycje, a dwa, zmiana map zagrożenia powodziowego, zmiana granic portu, zmiana pasa technicznego potrwa może nawet do roku czasu, więc jeszcze mamy sporo czasu, nie musimy teraz dołączać tej karty terenu uchwałą do otwarcia, do zmian. Zdążymy to jesienią zrobić, bo tak ja przewiduję, że nie wcześniej, pod koniec roku, ewentualnie zobaczymy, jak będzie z finanse będą stały, że będę chciał jakiś przetarg zrobić na wykonanie tych planów, tak? Tak, poczekajmy tak jak... Żeby nam tu nie uciekło, nie? Żeby to zrobić jednym przetargiem. Oczywiście w głowie gdzieś tam z tyłu, żeby było... Żeby to było, więc pytanie, czy nie lepiej, póki pamiętamy, zrobić uchwałę i niech czeka razem z tamtą? Zastanowimy się nad tym. No. Tak mi się wydaje. Ja uważam, że powinniśmy faktycznie mieć z tyłu głowy cały czas, że ta działka jest. To, co ja uważam, że jeżeli mapy, granice i wszystko się zmieni, to powinniśmy nad tym myśleć. Pani Przewodnicząca? Tak bezczelnie podnoszę rękę, ponieważ nie mam takiej opcji. Nie wiem, dlaczego podnoszę rękę. Nie, też nie mam. A u burmistrza też nie ma, no to okej. Okay. Zostaliśmy zablokowani. A propos jeszcze tego tematu parkingu, bo widzimy, że po sprzedaży nowej skurczy się zasób, po sprzedaży ewentualnej na molo tego terenu kolejny zasób się skończy. No nie dosypiemy ziemi, więc trzeba by pomyśleć, co będziemy robić z autami, które do miasta będą wjeżdżały. I pomysł już się zrodził pewien. Tutaj pani wiceprzewodnicząca i ja rozmawiałyśmy już na ten temat, co prawda jeszcze nie na forum, ale o parkingu centralnym. I trzeba by było się zastanowić nad bardzo taką inwestycją, którą nazwiemy parkingiem centralnym nie w mieście, a przed miastem i ewentualnie rozwiązaniem, ponieważ po pierwsze byłoby to świetne rozwiązanie dla miasta, bo pozbylibyśmy się aut. To jest rzecz, która już powstaje na świecie, w Polsce chyba, nie wiem, czy już gdzieś jest, ale myślę, że turyści by po pierwsze docenili to, że tych aut w mieście będzie mniej. Tylko to musiałby być teren, no nasz to będzie ciężko, więc pewnie trzeba by było gdzieś z lasami rozmawiać gdzieś wcześniej, bo może oni też byliby zainteresowani takim. Zaraz pan burmistrz dokończy, ale to jest temat, który na pewno musimy poruszyć, myślę, że po sezonie, bo im szybciej, tym lepiej, żebyśmy jeszcze dobrze się do tego przygotowali i faktycznie rozważyli, bo to nie jest nic abstrakcyjnego. To nie jest coś, co nie powstaje, to jest coś, co musi chyba, to jest jedyna opcja albo jedna z opcji, która rozwiąże problem parkingu w mieście. Budynków dochodzi. Teraz budynki, które powstają w większości, są już dostosowane do gości, które przyjmują. No ale nadal zostają te stare budynki, które mają po 2-3 miejsca parkingowe, a gości przyjmują i tego nie unikniemy.
a auta muszą gdzieś stawać. Bardzo proszę, pan burmistrz. A przepraszam, nie ja prowadzę. Bardzo proszę. Ja tutaj chciałbym państwu przypomnieć, bo nie wiem, czy pamiętacie, radni z poprzedniej kadencji powinni pamiętać. W poprzedniej kadencji uchwaliliście państwo plan rozwoju przestrzennego dla dużego parkingu na terenach leśnych naprzeciwko TBS-ów. To jest od Zalewowej, faktycznie ten teren, patrzę tutaj na mapę, mam przed sobą na ścianie, więc to jest tak, jak jest nasz budynek, gdzie stoją te budynki komunalne przyjęte od TBS-ów. Tam jest duży, tam jest osobna karta, osobny plan, bo tam był osobny plan robiony pod duży parking. Czyli mamy taki teren, znaczy mamy, w planie mamy taki teren, teren jest własnością lasów. Ja nawet ostatnio dwa dni temu rozmawiałem z nadleśniczym, bo pytałem się jego, czy w związku z tym, że udało im się uzyskać taką dużą dzierżawę tego terenu po WDW, tam ponad 1 000 000 złotych rocznie dzierżawy, czy te środki zostają tutaj w nadleśnictwie, czy on je przekazuje do wspólnego garnka do Warszawy, tak? Powiedział, że zostają u niego, ale on ma ograniczoną możliwość tych środków wydatkowania, bo myślałem, żeby nadleśnictwo z własnych środków utwardziło drogę od ulicy Zalewowej do ścieżki rowerowej. To, co kiedyś tam państwo już też wnioskowaliście, żeby zrobić taki ring dla rowerów, tak, w koło, żeby z kruszywa utwardzić dojazd przez tą drogą leśną. I on mówi, że niestety nie da się, bo to jest te pieniądze akurat z tych środków nie może po to przeznaczyć, ale podpowiedziałem mu o tym parkingu. On też nie pamiętał. Mówi, on sprawdzi i faktycznie mógłby wyłożyć środki na utwardzenie czy zrobienie drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych, które są jego własnością. Tak samo też, gdyby jakaś ulica w Krynicy Morskiej uchowała się jeszcze, że to jest droga własnością Lasów Państwowych, to on tych środków mógłby to się zrobić. Tak? Ale to też pewnie nie do samej ścieżki rowerowej do morza, ale może do tej pierwszej balówki ten fragment może tak. Jaki to jest teren, panie burmistrzu, jeżeli ma pan przed sobą mniej więcej wielkościowo? Ja mam mapę, ja nie mam planu tego sama przed sobą, mam tylko ten, ale myślę, że ja tam... Ja akurat tego terenu nie przygotuję, ja mogę pokazać, ja zaraz... Jest plan, ale nie pamiętam, no, chyba w 16 lub 17 roku chyba uchwała, chyba w 16 była podejmowana, albo końcówka tak, 15. Jakbym mogła poprosić pana przewodniczącego komisji, żeby plan tego terenu przesłał do mnie, ja bym przesłała do reszty, bo to jest no, coś, co ja bym chciała zobaczyć i może reszta. To jest teren, to jest plan dokładnie... Zagospodarowania, to specjalnie zrobię. To jest stary plan zagospodarowania, ale to jest tu, gdzie myszką jeżdżę mniej więcej te tereny. U góry na wysokości napisu, który widzę. Darek, niżej, niżej, niżej. Niżej. Tu jeszcze? W prawo. Tu nie. W lewo, słuchaj Darek, chyba mam ci palcem po myszce jeździć. O, no w każdym razie gdzieś w tym terenie. Ja pokazuję palcem, tylko że wy nie widzicie. Jak jest wylot ulicy Zalewowej, widzisz? Tak, i naprzeciwko. Droga tu. Do lasu? Do morza? To jest ta droga. I to jest ten teren taki troszeczkę niżej, tylko Darek, niżej, niżej. Ta droga tu, wyżej to troszeczkę, pół centymetra do góry. Jeszcze troszeczkę, dobra. I w prawo, i w dół, i tak to. Dobrze, ja prześlę, bo tą mapę nie przygotowałem na dzisiejszą, bo no, nie pomyślałem faktycznie. Nie będę teraz szukał, bo ją mam. Prześlę wszystkim. No, ten plan jest na stronie WBIP-ie, tak? W prawie miejscowym. Tak, jest na stronie urzędu. Ja mam wszystkie u siebie na komputerze, także drodzy członkowie komisji i radni, mieliśmy jeszcze taki punkt pozostałe podania, bo dostałem podania, które mi przysłano z obsługi rady, ale okazało się, że te podania wszystkie już do nas wpłynęły, także nie będziemy ich omawiać. Następną rzeczą mamy zaległości w pracy komisji. To jest spotkanie w terenie dotyczące wizji w terenie, paru rzeczy. Myślę, że pogoda teraz się trochę poprawiła. Na zdrowiu też już wszyscy jakoś tam się podreperowali i że w przyszłym tygodniu powinniśmy... Bogdan, kiedy ty wracasz z sanatorium? 30 po majówce możemy to zrobić. A może po majówce zróbmy, jak już będzie ładnie,
Pana burmistrza też zaprosiłem na taką wizję przy wałach, żeby z nami ewentualnie poszedł. Także ja może jeszcze wcześniej też się przejdę z panem burmistrzem, żeby to obejrzeć. Głosowanie. Jeżeli chodzi jeszcze o wały, chciałbym poinformować was, że ławeczki i kosze są kupione na wały, czekają, tylko nie można ich montować, dopóki nie będzie odbiorów. Więc prawdopodobnie w drugiej połowie maja dopiero będą montować. Super. Jeszcze tak, ja mogę? Tak, proszę. Nie zauważyłem, przepraszam. Ja bym chciała jeszcze, panie burmistrzu, jak pan jest, no bo pracujemy wszyscy zdalnie, więc bo na komisji tego 2 kwietnia ja składałam ten wniosek o wyliczenie, bo chodzi o drogę 501, tak? Przekazałem to. Ale wie pan co, panie burmistrzu, bo ja bym ja powiem dla swojego przypomnienia. 5 milionów złotych. My daliśmy, tak? Tak, ja gdzieś mam sekundkę, ja gdzieś to miałem, dobra, zaraz wam dokładnie. Czy można by było prosić takie zestawienie, że na przykład, nie wiem, odcinek inwestycji kosztował... A nie, takich nie, ten, to są od 2008 roku, poprosiłem o zestawienie, od 2008 roku do ubiegłego roku, czyli bez tych 500 tysięcy, to w tym roku mam przekazać, jest przekazane dokładnie 5 milionów 18 tysięcy 758 zł. Czyli za 12 lat. Rozumiem, a... Ja nie jestem w stanie, państwu... Ja, proszę państwa, mamy znaczy, pojedynczych pracowników... O co mi chodzi? Ja chcę tylko powiedzieć, o co mi chodzi. Mi chodzi o to, czy takie porównanie można by zrobić, że na przykład te inwestycje kosztowały 1 200 000 dał... Ale ja nie mam dokumentów na to, bo to nie nasza inwestycja była. Mm-hmm. To są inwestycje Urzędu Marszałkowskiego. No tak, ale nie mam również tych danych, ile było środków zewnętrznych, ile Urząd Marszałkowski, ile gmina, nie? Tylko ja no nie, tak? Ja nie kojarzę sobie, żeby takie były dane dokładne. Były wcześniej, jeszcze w wcześniejszych latach były dotacje kwotowe bez jakichś informacji, że to ma być 50% wkładu własnego i tak dalej, bo to marszałek robił z własnych środków, tak? Myśmy tak naprawdę... Jeżeli chodzi o ulicę Gdańską, tutaj od początku do ostatnich odcinków, tych dwa były robione w poprzedniej kadencji, to miasto finansowało w ręcach 60% tych inwestycji, bo 50% kosztów związanych z drogówką, czyli chodniki, droga, kanalizacja burzowa, to było ten koszty. A w 100% miasto finansowało likwidacja kolizji energetycznych, czyli trzeba słupy energetyczne było likwidować, czy robić przyłącza do kogoś, bo trzeba było no, słupy, które były stare, trzeba było zlikwidować linią napowietrzną. I w 100% finansowaliśmy oświetlenie uliczne. Mhm. Czyli tak, ja tak liczę, że to pewnie były koszty w granicach, oprócz tych pieniędzy, które myśmy tu przekazali, tak? Dodatkowo jeszcze finansowaliśmy z naszych własnych środków w ramach naszej inwestycji finansowaliśmy przebudowę oświetlenia ulicznego i kolizje energetyczne. Więc pewnie ta kwota zamknie się 5 milionów, tak? 5 milionów z hakiem na... No ja myślę, że to pewnie wszystko będzie na drogę wydamy ponad 6 milionów, tak? Plus te 500 tysięcy, które w tym roku to nie jest zliczone, bo to jest do 2000 roku, bo na razie nie przekazaliśmy jeszcze tych 500 tysięcy. Plus chodniki i oświetlenie, tak? Rozumiem. Nie chodniki. Pani Sabino, powiedziałem, że 50% wkładu dotyczącego drogówki. Drogówka to jest jezdnia, chodniki, kanalizacja burzowa. Czyli wszystko, okej. A oświetlenie uliczne i usunięcie kolizji energetycznych, czyli likwidacja słupów i robienie przyłączy do budynków, w 100% miasto finansowało. Mm-hmm. Okej. Okay. Bo mogliśmy oczywiście słupy zostawić, stare słupy energetyczne, wystały w tych chodnikach słupy energetyczne z liniami napowietrznymi, co uważam jest bez sensu. Tak? Pamiętam jak to było, tylko mi chodziło konkretnie o kwotę, bo no Wojtek przygotowuje informacje. Wojtek przygotowuje informacje na pani wniosek.
Dobrze. Szanowni radni, wnioski z naszej komisji żeśmy już podjęli w trakcie i uchwały też. Ja to wszystko zawrę w protokole. Ja może zakończę w tej chwili komisję, nagrywanie i tak dalej. Jeszcze tam parę prywatnych spraw pewnie będzie. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo w komisji. Czy jeszcze ktoś by chciał tutaj online zabrać głos, coś dodać, czy to jest wszystko, bo jeżeli nie, to kończę posiedzenie komisji i jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Ja tylko dodam, że prześlę ten plan, bo właśnie go znalazłam, to jest 0,7 hektara na ten parking. 7000 metrów. Tak jest, tylko trzeba będzie się z nim zapoznać, czy to jest jakiś, bo zapomniałam, co tam jest dokładnie. Więc prześlę za chwilę radnym, żebyśmy mogli to zobaczyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję.